Ognisko w mieszkaniu Polaka. Agresywny mężczyzna z gminy Poniatowa, województwo lubelskie, został zatrzymany przez policję. Przestraszeni sąsiedzi opowiedzieli o niepokojącym zachowaniu 40-latka. Mężczyzna siał terror wśród mieszkańców bloku, w którym zamieszkiwał. Kiedy poczuli dym wydobywających się z zajmowanego przez niego lokalu, nie wytrzymali. Powiadomili odpowiednie służby. Mężczyzna z gminy Poniatowa groził lokatorom bloku, w którym zamieszkuje, że wysadzi budynek w powietrze i zniszczy pojazdy znajdujące się w pobliżu zabudowań. Deklarował także znajomość ze światem przestępczym, który na jego zlecenie miałby skrzywdzić sąsiadów. To nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna informował mieszkańców Poniatowa co do swoich planów. Osoby mieszkające w bloku żyły w ciągłym strachu przed nieobliczalnym sąsiadem. Wielu z nich wierzyło w to, że spełni powtarzane regularnie groźby. Ognisko w mieszkaniu sąsiada. Po kolejnej głośnej awanturze 40-latek postanowił rozpalić ognisko w swoim lokalu mieszkalnym. Sąsiedzi, zaniepokojeni zapachem dymu, poprosili funkcjonariuszy o interwencję. Na ich widok mężczyzna rzucił się do ucieczki. Dzięki szybkiej reakcji służb nie doszło do tragedii. Okazało się, że ogień został zapruszony dzień wcześniej. Na szczęście nie rozprzestrzenił się po budynku i nie doprowadził do potencjalnego wybuchu butli gazowych. Policja schwytała i obezwładniła agresywnego mężczyznę. Po badaniu alkomatem okazało się, że był pod wpływem alkoholu. W jego organizmie wykryto ponad 3 promile. Uciążliwy lokator jest dobrze znany funkcjonariuszom. Był w przeszłości wielokrotnie karany, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znęcanie się, groźby karalne oraz uszkodzenie mienia. Zatrzymany po raz kolejny usłyszał zarzut stosowania gróźb karalnych. O jego dalszych losach zadecyduje sąd. Na decyzję poczeka w policyjnym areszcie. Grożą mu nawet 2 lata pozbawienia wolności. O całym zdarzeniu lubuska policja poinformowała na swojej stronie internetowej. Źródło: Polsat News.